Witajcie z tej strony standardowo Starcape. No i oczywiście widzimy się w Graveyard Keeperze. No i plan na dzisiaj, w sumie nie pomyślałem co, ale coś tam się ogarnie. Ostatnio się zakończyło w sumie na... Ostatnio zakończyliśmy wszystko na zbiorach tych całych tam, no. Na tym, że udało się przejść cały, jak to się nazywało, no. No wszystko, co chciałem przejść w lochu, więc wiecie, nie ma co się przejmować jakoś wielce tym, że dajmy na to, ten loch teraz będzie wisiał, że nic tam nie robimy czy coś. Więc na obecny moment odkładamy to, co nie jest potrzebne. I chyba najlepszym planem na dzisiaj będzie wzięcie wszystkich tych nasion i posadzenie wszystkiego w ogródku. Jako taki, powiedzmy, punkt wyjścia właśnie, że wszystko, co da się posadzić, to sadzimy, zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście, o ile będę miał... No, jak to się nazywa, no... możliwości posadzenia, bo wiecie, jak widać, nie wszystko da się posadzić, bo może mieć dla niektórych rzeczy za mało nasion, a niestety z tym to się już nie wygra. Dobra. Nie widzę tutaj dalej żadnych przydatnych elementów, może w tych skrzyniach coś powciskałem. Pojedyncze nasiona cebuli, no niestety to dalej nie to, co potrzeba. Czyli chyba to wsadzenie całe będzie jednak znacznie mniejsze, niż bym się spodziewał. No i właśnie jednego z nasion winogron brakuje, żeby posadzić znowu. Smutne. Ale nic z tym nie zrobimy, więc... nie będę teraz udawał, że wiem, co można zrobić i jak, co, w ogóle, gdzie, no. Jeszcze pogubiłem w sumie, co chciałem powiedzieć, ale mniejsza z tym. Resztki z kompostu, za mało, jak zwykle. Burak? Albo... mamy tylko buraka, zboże, marchew i kapustę. W takim wypadku, co by się najbardziej przydało, no niech będzie już kapusta. Tutaj zarzucamy znowu kapustę. Tutaj było zboże, to niech dalej rośnie zboże. Tutaj nie można już zboża, to niech będzie burak. I ze wszystkich rzeczy zostało tylko marchew. No więc niestety, plany ambitne, wielkie, wybitne, nie udało się nic osiągnąć. Taki można powiedzieć standard. Moich planów. Jak zwykle nic nie wychodzi. Chociaż plany naprawdę są wielkie. Nie, to będę ze sobą targał. Nasiona póki co to można wepchać. I tak nic z nim nie zrobię. Dobra. Dzisiaj jest dzień ze znakiem kobiety. Mamy kogoś specyficznie pod znak kobiety. No to za wdzięczka, tylko że na razie nic nie mogę z niej zrobić, więc... no niestety. Dobra, dobra. W takim wypadku... w sumie dopiero wiem, że możemy spotkać się z wąszem na ten... ten cały dzień z jakimś tam zielonym symbolem dziwny, ale do tego czasu jeszcze trochę potrzeba. Więc może warto byłoby zobaczyć coś pod kątem technik, czy jest jakiś fajny pomysł, coś. Co by było, z tego co pamiętam, coś miałem takiego na oku, ale nie pamiętam co. No właśnie, kremacja. Może warto byłoby się zainteresować jakoś porządniej kremacją, więc... jak już wszystko przygotowałem, to teraz tylko trzeba zrobić. Gdzie to jest? Nie ma nigdzie. No i to jest źle. Może tutaj? Nie no, skąd ja mam taki dziwny pomysł? Jeszcze raz, zobaczmy. Kremacja. Stół kucharski? Tutaj się robi... gliniane urny... a, gliniana urna pogrzebowa, dobra. Z glinianego dzbanku i 5 popujołów. Dobra, to w takim wypadku... niech gliniane dzbanki się robią. Co? A, ognia nie ma. Jak nie ma ognia, to dorzucimy nawet patyków, bo nie ma co się wysilać i niech się robią. Ja w takim razie zobaczę, co tam mamy tak właściwie do zrobienia. Pod kątem właśnie samej w sobie kremacji, bo pamiętam, że właśnie jest jakieś miejsce, gdzie trzeba będzie budować chyba stosy pogrzebowe. Tutaj? Tyle, to musi być tutaj. Krematorium, miejsce do spalania zwłok. No, 8 tych... palno, czy jakoś tak? Wiecie, nic wielkiego, a jednak... więc w sumie plan najlepszy będzie taki, żeby właśnie teraz zbudować to miejsce, ewentualnie spalić te zwłoki, które mamy, bo... no, chcąc, nie chcąc, to naprawdę są do niczego w moim odczuciu. Chyba, że się nie znam, naprawdę dobry zombie, jakby z tego wyszedł czy coś, ale... nawet nie będę ich żałował, jeśli stracę bardzo porządny materiał na zombiaki. W
Jak już niejednokrotnie zresztą mówiłem, to raczej to jest takie... Że zombiaki będę chciał robić, jak już się dowiem, jak się je robi. Porządnie. Nad obecnym naprawdę nic nie rozumiem. I tak. Pierwszy stos. W sumie ustawię, ile się da, więc będzie może bezpieczniej w ten sposób już potem funkcjonować, jak będę miał zapas. No i idealnie. Nie wiem, czy to... A, to trzeba jeszcze zbudować, nie tak. Dobra. Jeśli trzeba zbudować, to oczywiście postawię wszystkie. Nie nadzieję, tylko że się nie okazało, że tutaj jakby trzeba położyć ciała i teraz zmarnowałem, można powiedzieć, wszystko, co miałem. Dobra. Tak więc zobaczymy jeszcze, jak to wygląda tutaj, bo pamiętam, że jest pełno grobów, które mogę jeszcze udoskonalić tylko. Z tym udoskonaleniem to bym się aż tak nie śpieszył. Kamienne kolumbarium. 12. 12 urn pogrzebowych. 4 kamienne bloki, 4 te drewniane belki. Czyli już widzę, że będzie można robić bardzo piękne, takie po prostu ozdobne elementy, które polepszają mocno jakoś cmentarza, a jednocześnie... No możliwe, że są nawet przydatniejsze niż groby same w sobie. Te. A, ciało gnije, tak swoją drogą zauważyłem. Jak i tak już będziemy go spalać, to bierzemy tylko jeszcze czaszkę, bo widziałem tam w tym miejscu, w którym wąż siedzi, to tam można właśnie fajnie sobie ozdabiać to czaszkami, więc... Dobra, bieraj i szybko leć tam, Bob, na pierwszą kremację, którą będziesz organizował. A niestety... To może odwiedzimy to miejsce później, w sumie jak będzie już gotowe. Tak, dobry pomysł. I teraz powinny też z tego już zwłoki kolejne dzięki temu przyjechać w ten dzień? Tak, chyba teraz. Dobra, no to chociaż mam cokolwiek. Dzbanek, okej, czyli możemy już 10 urn pogrzebowych zrobić. Teraz może zobaczymy jeszcze, czy są jakieś inne rzeczy, które bym chciał tutaj ogarnąć na szybko. No dobra, może nie będę myślał, tylko... Udałoby się szybko pozyskać te wszystkie. Powiązana ruda, klejnoty i najlepszy przyjaciel, bo jak widzieliście, jest to potrzebne do robienia książek. Dziwne, no ale ja nie będę teraz tego kwestionował ani nic, więc... Te. Nie, może zobaczmy, jak tam zombiak. Pamiętam, że on miał te nam książki robić i do tej pory nic nie wyszło mu. Może teraz wyjdzie. Nie, chyba tak. Dobra. I jak tam, prawie połowa pracy, super. Jak na tego zombiaka, to i tak jest to dobry wynik, patrząc na jego tempo. I teraz dobra. Coś jeszcze z takiego ważnego uwagi, czy nie? Nie wiem, że odcinki są może trochę nudnawe momentami, więc... Nie będę ukrywał, postaram się na przyszłość zrobić to trochę lepiej, żeby... No chociaż te, powiedzmy sobie, elementy były tak zrobione dużo... Ciekawi, ale no ten odcinek jeszcze nie mam za bardzo czasu na to, żeby poświęcać więcej i więcej, rozumiecie, czyli jakieś zaawansowane formaty i w ogóle, więc on jeszcze będzie tak staromodny, ale następny postaram się już, jak mówiłem, zrobić lepiej. O jest nie, dobra. W sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, się pogubiłem. Dobra, mniejsza z tym, zobaczymy zaraz, co i jak, a póki co... Wybaczcie, naprawdę jakieś dzisiaj mam sklerozy. Chciałem coś robić, ale już nie pamiętam co. A dobra, dobra. To było w kategorii tej? Nie. To było właśnie tutaj, chciałem... A no tak, zielone punkty. Tak więc, wiecie co, może nawet nie będę czekał ani nic, tylko polezę teraz. Pozbieram tych zielonych punktów, ile się da i... Pokażę wam nawet, jak to łatwo zrobić. Jak już będę miał nagromadzone tyle, ile chcę, to będzie o tyle łatwiej, że... No. I co my tu mamy? O, sól! Patrzcie, czyli z ludzi można dostawać sól. Ale dobra. A to jak zbierać zielone punkty. Bardzo łatwo. Tak więc do zobaczenia, jak już nagromadzę ich wystarczająco dużo. Dobra, tak więc udało się właśnie uzyskać już to, co chciałem, czyli sporo punktów, niestety trochę za mało, ale jak widzicie, Bob się zmęczył. A nie mam zamiaru biednego grabarza sobie, no, torturować, bądź co bądź, żeby... Potem słyszę tylko, że jestem złym człowiekiem czy coś, więc no, galeretki zostawiam na potrzebniejsze momenty, a teraz kładziemy się spać i miejmy nadzieję, że jest to wystarczające, żeby no,
usatysfakcjonować Boba pod względem wszystkiego, co on tam chciał. O! Trupek. Jest trupek, dobra. Nawet nie będę czekał. Lecimy. Jak widać, Bob jest już ogarnięty, więc tak. Okej, tutaj, szybciej, szybciej. Dalej, Bob. Nie spóźnij się na okazję zdobycia bardzo porządnego trupka. I ta sól była z życiodajnym tym całym i powinno to wyjść wtedy, żeby... No, i z tego powinno wyjść wtedy już ten lek dla kupca. Więc jest dzisiaj? Jeśli dzisiaj, to można uda nam się właśnie ogarnąć wszystko, co on tam potrzebuje. Kupiec, tak, dzisiaj, więc proszę, proszę. Niespodziewanie może się okazać, że właśnie znaleźliśmy rozwiązanie na problem z kupcem. Fajnie by było, ale no. Ciało. Będzie godne uwagi, jak już się nim zajmiemy. Dobra. Usuwamy tłuszcz, usuwamy krew i no jest dobrze. I proszę. To są zwłoki, które są godne pochówku. Tak więc nawet nie będę czekał, aż zgnią, tylko pochowam je od razu. Co prawda, obniżę to trochę cmentarz póki co, bo nie mam grobów gotowych, takich, no, tych części. Ale wiecie, no, nie będę narzekał. Ważne, że po prostu same w sobie te zwłoczki są już pochowane, czyli... Tak najprościej w świecie de facto można powiedzieć, że mamy dzięki temu już dostęp do lepszych... Dobra, dzbanki na razie tutaj. No dzięki temu mamy odblokowane miejsce na jakieś późniejsze, gorsze zwłoki, które ewentualnie znowu przerobimy na sól. No. Jednak cmentarz dzięki temu zyskał jeden punkt, więc no... Jakoś pomału idziemy. Chociaż tak największy problem będzie chyba ogarnięcie kościoła, a nie tutaj, więc no... Jeśli to kościół jest największym problemem, to... Nawet nie wiem jak można to... No jak można sobie poradzić z tym wszystkim. Teraz na obecnym ustawieniu, że tak nazwę. Dobra, co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, sam się w sumie pogubiłem w swoim mętliku. I to jest tak. Nie mam ze sobą kapusty, a to z niej chyba się robiło życia albo zdrowia. Dobra, to jest zdrowia? Nie no, życiodajny proszek. Życiodajne. Teraz czego się robiło życiodajny, to ja niestety nie wiem. Może to było coś z tej pszczoły czy coś? Tyle możliwe. Muszę w takim razie poszukać. Mamy dwie sole. O Jezu, nie no. Jaki jestem nieogarniacz. Że tamten dzień kupca już się skończył. Jeszcze w sumie teraz nie załatwimy tego wszystkiego. Ale można to zbadać. Można zbadać ćmę. To nawet wezmę. Tutaj można zostawić póki co winogrona w sumie. Easy zboże. Wezmę motyla. I gdzieś tam pszczoły musiał jeszcze zbadać, bo wiecie. Możliwe, że ta pszczoła naprawdę da coś fajnego, ale no niestety nie ma to. Zobaczymy, co daje ćma i motyl. Chociaż w sumie co dają, to poznam dopiero, kiedy już nie tyle co zbadamy, co w końcu to zmielimy, czy zgnieciemy w wyciskarce, ale... No dobra, wiecie, o co chodzi. Więc tak. Nie mam już chyba żadnej nauki, ale ćma potrzebuje jednego punktu. Nie powinno to być problemem, patrząc na to, że mamy dostatek papieru. No, 8 kartek, tak więc... Ile daje to? 2. Nawet cały mogę teraz zrobić, bo jak widzicie, no, zapas papieru to jest taki nieskończony dosłownie dzięki nietyperzom, więc tak. Halo, Bob. Dobra, Bob się ogarnął, wrzucam cały papier, który mamy. I trochę punktów mam, no, teraz punkty mam już na wszystko, badamy. Póki jest trochę wiary jeszcze. Proszek, jakaś esencja. Tylko proszek i esencja, co to daje, bo nie rozumiem, ta esencja, czy to jest roztwór, czy coś innego? Nie, esencja to jest jeszcze jakaś in... Czyli esencja to jest jeszcze coś innego, czego nie umiem. Okej, z ćmy mamy roztwór chaosu. Tylko w takim wypadku, jak zrobić... Życiodajny roztwór. Dobra. Może zobaczymy na kwiatku. Ja wiem, że takie trochę marnowanie czasu i zasobów, ale no muszę po prostu. Czuję, że muszę to znaleźć, bo chciałbym ruszyć wątek jakoś porządniej. Więc kwiatek daje płyn i esencję. Zobaczmy co. Jeśli życie, co się wkurzę, jeśli... Znaczy zdrowie. Albo nie, nie, to nie jest zdrowie, to jest... Nie ten przycisk ciągle.
Dobra, może lepiej będzie się dłoże złomy najpierw, a potem zajmę się przyciskami, innymi takimi aspektami. To nie będzie mi potrzebne teraz. Wiary mogę tutaj składować na obecny moment. Porządek. Dalej to nie pomaga, niestety. Z czego można byłoby wytworzyć życie? Nie wiem. Co jest właśnie najgorsze, powiem wam szczerze. Życie i śmierć? Nie no. Zdrowie, śmierć? Nie, nie mam pomysłu. Tak więc... W sumie jedyne, co mógłbym teraz próbować zrobić, to jest eksperymentować i jeszcze raz eksperymentować, ale... Nie można coś z motyla zrobić. Co mamy z motyla? Pewnie... Dobra, nie wiem co pewnie, ale coś mamy. Z motyla z proszek chaosu też. Meh. Liczyłem na jakieś lepsze rzeczy. I w sumie można powiedzieć, że przemarnowałem sporo czasu. Te... Poszukiwanie tego życia, dajnego czegoś. To w sumie na zakończenie tak głupio... Mam taki głupi plan, to spróbujemy, co z galaretki wyjdzie. Jeśli wyjdzie coś dziwnego, to może fajnie, jeśli nie, to... A, z galerety dostałem opowieść. A z gliny... Będzie coś ciekawego, czy nie? Też nie. Ale mamy punkty. Tak więc proszę, proszę. Przypadkowo udało nam się uzyskać to, co było w sumie moim głównym celem na obecny moment. Czy tak naprawdę to było moim celem, czy nie? Bo w sumie tak sam nie wiem. Dobra. Tak więc no, domownicy wołali, ja jak zwykle musiałem odpowiedzieć. I o dziwo, tam mam zapisane 121, tu mam już 100 tylko, znaczy tylko ty, tylko 21. Tak delikatna desynchronizacja, dobra. Mniejsza z tym, skoro i tak już, można powiedzieć, przemarnowałem czas, to... Tak przekażę, tylko że odcinek dzisiejszy będzie jednak krótszy. Z różnych względów. O, wąż już tu jest. A w sumie dobra. Słyszałem, że możesz załatwić mi kilka nielegalnych rzeczy. Jeśli słyszałeś, że coś mogę, to zapewne mogę, ale za przysługę warto się odwdzięczyć. Glejt miejski, pieczęci królewskiej. O! Narzędzi naprawczych. Dobra, zanim coś, to dam mu kubert z krwią. O, pogańska krew, nada się. Nie lubię cię, ale wezmę pod uwagę twoją pomoc. No i jeszcze gwoździe, dobrze. Tymi gwoździami mogę złamać pieczęć. Gdy tylko wszystko będzie gotowe, wszyscy poznacie jego moc. Nie wiem co, ale dostałem złotą opowieść, więc jest dobrze. Aha, czekałem na tę chwilę tak długo, teraz wszystko jest gotowe. Ty jako pierwszy ujrzysz go zaraz po przyzwaniu. Właściwie to mam mnóstwo roboty, lepiej już pójdę. Zostań, albo spotka cię kara. Up, coś ci będzie działo. Dobra, jak chcesz. Aha, Auro Hikinio, a pęto czegoś tak. O, aha, gościu nie przywołał kurczaka. To właśnie miało się zdarzyć? Nie, coś poszło nie tak. Wygląda na to, że mnóstwo rzeczy idzie nie tak. Cisza. Muszę dodać notatkę do mojego nieskończonego notatnika. Zabić handlarza z wojami. Załóż ten drań. Powiedział, że stworzył idealną kopię strony, której potrzebowałem z tej księgi. Zdaje się, że muszę zdobyć oryginał. Znasz może kogoś z uniwersytetu? Znam jednego faceta, to astrolog. Zdaje się, że kiedyś tam pracował. Cóż za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jesteś chyba moim szczęśliwym amuletem. Powinienem uciąć ci rękę i zacząć ją nosić przy sobie. Żartuję. Jak mi tego astrologa, żeby przyniósł ci z uniwersyteckiej biblioteki Necronomicon? Będę miał u ciebie wielki dług. Aha. Dobra. Aha. Potrzebuję królewskiej pieczęci? Od tak po prostu? Mamy królewską pieczęć? Potrzebuję glejtu miejskiego? Ty, to my możemy wejść do miasta. Mam dla ciebie pracę. Musisz mi znaleźć narzędzie naprawcze. Pracę to urocze. Kim ty niby jesteś, żeby mnie zatrudniać? Mam srebro. Zapłacę ci.
Nie, niepotrzebne mi teraz pieniądze. Jeśli możesz mi osiągnąć mój życiowy cel, to może zastanowię się nad udzieleniem ci pomocy. Quid pro quo, jak kiedyś mnie mawiali wieśniacy. A, ci muszę pomóc jeszcze z Necronomiconem. Okej, okay, dobra. Nie, ale proszę, proszę. Sądziłem, że nie będę miał co robić, a ty, jak się okazuje, mamy chyba już dostęp do miasta. To może na zwieńczenie wszystkiego bym poszedł nawet tam zobaczyć co i jak. Jest mi ciekawe to by było, jeśli bym wlazł do miasta. O nie, to powinno być super. Dobra. Tak więc coś jeszcze miałem takiego ważnego. No królewska pieczęć, nie tak. To chyba mięso bym mógł teraz sprzedawać. Nie, nie do końca. Wykonano przy stół kucharski. I co tak właśnie? Co? Ja sam mogłem pieczęć sobie zrobić? Dobra, nie ogarniam. Ale mięso ogólnie teraz mogę sprzedawać już legalnie. Mniej bądź bardziej, ale no rozumiecie o co chodzi. Dobra, jednak nie będę się tym teraz zanudzał. Jeśli nie ma żadnych zwłok teraz, którym mógłbym się zająć. A nie kojarzę, żeby osioł przyjeżdżał. No bo nie ma już marchewek. Tak jak mówiłem, na zwieńczenie odcinka, który dzisiaj musi być no, z pewnych powodów trochę krótszy, chciałbym właśnie udać się do miasta i w sumie spełnić moje największe cele, można powiedzieć. Bo jakbym nie myślał o różnych rzeczach, no to chyba wyjście do miasta to tak naprawdę pierwszy krok milowy, taki wielki w całej rozgrywce. Będziemy mogli zobaczyć siedzibę Inkwizycji może, albo ten statek umarłych. Chociaż i tak najbardziej ze wszystkich rzeczy to mogę powiedzieć, że chciałbym zobaczyć sam w sobie jak to wygląda, a nie jakieś tam konkretne rzeczy. Chociaż ze wszystkiego co mówiłem o mieście to chyba tyle mogę tak naprawdę wymienić tak z nazwy całkowicie. Więc dobra, mniejsza z tym, leziem i miejmy nadzieję, że nie pożałuję tego. Wiecie, w sensie, że nie będzie nagle się okazywało, że jeszcze trzeba jakieś tam, nie wiem, pieniądze czy coś innego. Ech. Dobra. Droga do miasta jest zamknięta. Potrzebujesz glejtu miejskiego. Śmiało. Miłego pobytu w mieście. Co? Co tam się stanęło? Nie żyjesz. Serio? Co to było? Chyba zostałem rażony piorunem w drodze do miasta. Poczułem to. Prastary i potężny gniew. Podskocz no tutaj. Wydaje się, że ktoś lub coś o wielkiej potędze nie chce cię w mieście. Sam nie wiem. Jeśli będziesz dalej próbował, źle możesz to dla ciebie skończyć. Jedna gadająca czaszka wystarczy. Ale muszę się tam dostać. Poszukuję magicznych przedmiotów. Muszę wrócić do domu. Trochę bodło mnie, że chcesz mnie zostawić. Powinien pogadać ze żmijem w katakumbach. Potraktuj to jako radę od przyjaciela. Będziesz w stanie znaleźć dla ciebie te przedmioty. Zręczny z niego łotrzyk. Znasz żmija? Ciągle ze sobą gaworzymy. Chowam się na stosie czaszek i po prostu rozmawiamy. Myślisz, że jestem jego wewnętrznym głosem, przez co jest bardzo szczery. Radził ci coś ciekawego? Jako jego wewnętrzny głos uważam to pytanie za nie na miejscu. Dobra, pogadam ze żmijem. Może będzie w stanie pomóc. Okej, dobra, wiecie co? W takim wypadku wygląda na to, że po prostu wąż jest moją jedyną nadzieją. A do miasta się nie dostanę. Niestety. Nawet nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Poza tym, że czuję się trochę zawiedziony, chociaż nie przeczę, może uda się dostać do miasta później, więc warto byłoby jeszcze sprawdzić później. Aha, czyli mi to zabrało Glejta. Super. Dobra, tak już na zwieńczenie całej historii całkowicie takie. Nawet nie wiem, co mam zrobić. Miałem wiele planów, ale teraz wszystkie się takie wydają bezsensowne i głupie. Po prostu jestem zdemotywowany tym, że nie udało się osiągnąć, no, miasta. Dobra. No i mietek oczywiście jest tutaj, mam kilka pytań, nic takiego nie ma. Davino musi być srebrne, nie mam. Tak więc jak widzicie, no niczego tutaj fajnego nie ma. A chyba jedna z najbardziej ciekawie opisywanych rzeczy przez wszystkich NPC-ów okazuje się być, no, przynajmniej tymczasowo niedostępna. No i proszę, zombiak dalej pisze książkę. Nie, wiecie, ja będę musiał chyba go ulepszyć jakoś, jeśli bym tylko wiedział jak. No, na obecny moment to chyba tyle, co tak mogę naprawdę wam powiedzieć, że chciałem zrobić tyle, w ogóle wszystko. Wiem, że gorszy odcinek, ale no nie ukrywam, dowiedziałem się, że mam jeszcze, muszę zająć się paroma ważnymi sprawami. Pierwsza rzecz, a druga
No fakt, że miasto nie istnieje, przynajmniej na obecny moment, jest takie dosyć smutne. Chociaż sądząc po tym, co mówił Mietek, to nie sądzę, żebyśmy w ogóle kiedykolwiek mieli tam dojść, więc... Na obecny moment to tyle. Dziękuję za obecność i do zobaczenia w następnym odcinku z Graveyard Keepera, który tym razem postaram się już zaplanować w ogóle, więc no cóż, trzymajcie się. Hej.